Cześć, ja jestem Sarcza, oto przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Yoshi's Woolly World i kontynuujemy przechodzenie świata drugiego. Po tym jak ostatnio ukończyliśmy na 100% trzeci i czwarty poziom, pora za zabranie się za poziom piąty. W tym momencie mam oczywiście tego kolejnego Yoshiego, który mi się ostatnio odblokował. I okej, tutaj widzę, że mamy nową odznakę, czyli odporność na ogień i lawę. To jak będzie jakaś plansza z ogniem i lawą, to warto będzie to sobie odblokować. I teraz tak, co ja jeszcze tutaj wam nie pokazywałem? Tego wam na pewno nie pokazywałem, czyli nie mamy żadnej straty, jeśli spadniemy do przepaści. Ale w sumie możemy to jeszcze wziąć, czyli wszystko co zjadamy to jest arbus, czyli będziemy mogli strzelać do woli. Chcę wam to pokazać, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, każda odznaka, co ona daje, jak się sprawdza w praniu. Tutaj raczej po nazwie tego etapu nie sądzę, żeby to był etap z jakąś lawą, więc na razie z tą nową odznaką się jeszcze wstrzymamy. Aha, i tutaj od razu na starcie mamy arbuz. I teraz możemy właśnie strzelać, jak to tym arbuzem. Już kiedyś mieliśmy okazję arbuzem strzelać, tylko że normalnie on był w trakcie poziomu rozmieszczony, a tutaj najwyraźniej będzie nam dostarczany ciągle ten arbuz, ale widzę, że nadal są też kłębki wełny, więc spoko. Myślałem, że będzie trochę inaczej to wyglądało. Dobra, tu już od razu pierwsza włóczka i lecimy dalej. Oho, już kurde, na starcie dostaję sporo tych... O, właśnie. Kurczę, i teraz mi spadło. Dostaję od razu na starcie sporo tych chmurek, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka. A, tu chyba wiem jeszcze jak doskoczyć. O, właśnie. W ten sposób trzeba było się odbić od tego przeciwnika. I teraz tak. Wyrzućmy tutaj, tylko że muszę uważać. No, żeby tylko trafić. Pięknie, udało się. Teraz jeszcze zabierzemy arbuza i możemy stąd spadać. Okej. Wow, bo tutaj normalnie będę lądował, spokojnie. No dobra, mam nadzieję, że tutaj niczego chyba nie pominąłem, co? Raczej nie. Lecimy w takim razie dalej. No i proszę, kurczę, kolejna chmurka. Całkiem sporo tych klejnotów. Dobra, tutaj będę tych przeciwników eliminował. Akurat fakt, że mam arbuz, to sporo mi ułatwia. Teraz czekajcie. No, co jest? Bo nie będę mógł wskoczyć. Teraz muszę od tego się wybić. I proszę. Następna włóczka na naszym koncie i możemy ruszać dalej. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. To muszę przyznać, że ta odznaka z arbuzem naprawdę może się bardzo okazać przydatna. Oczywiście też trzeba trochę klejnotów wydać, żeby to sobie odblokować, no ale jednak. Aha. Myślałem, że to jest normalnie środek transportu, ten piesek czy cokolwiek to jest. Normalnie możemy w ten sposób. Wskazuję mu drogę. Tak jak jestem odwrócony w odpowiednią stronę, to on w tamtą stronę biegnie. Ciekawa sprawa. Czekajcie, to muszę zniszczyć, żeby pewnie się wybił. Okej. Okay. Lecimy tutaj. O, proszę. Nie. Czekajcie. Ja tam nie mogę wejść, muszę tego właśnie tam wpuścić, więc spokojnie. Teraz niech on tam znowu poleci. A ja muszę mu kazać później, żeby on skoczył. Czekajcie, w tę stronę. Tutaj. O właśnie, jeśli ja skaczę, to i on skacze. I wtedy mi zabrał ten kwiatek. I teraz ja mogę to zabrać, jak rozumiem. Dokładnie tak. Dobra, niech on teraz tutaj idzie po włóczkę. Do góry. I proszę bardzo, włóczka zabrana. No kurczę, kolejny poziom i kolejny ciekawy pomysł, który jeszcze w tej grze nie występował. Świetna sprawa, naprawdę. Będę cały czas za to chwalił twórców, że tyle pomysłów tutaj w tej grze mają różnych. Dobra, mamy 20 serduszek, więc teraz tylko grunt, żeby nie oberwać za bardzo.
I lecimy dalej. Zdaje się, że w tamtą stronę. Mam nadzieję, że ten piesek na kolcach się sobie może poradzić. Dokładnie. Jak najbardziej sobie może poradzić. I teraz jakoś tam się przedostać do niego. To opada w dół, tak? Dokładnie. Okej. Aha, i w tę stronę teraz zabierzemy kolejne świecidełka. No to super. Jednocześnie nic mi nie robią te... Wow. Nic mi nie robią te kolce. No, teraz będę musiał, kurczę, wskoczyć tam po tych przeciwnikach tutaj latających. Nie! A źle to zrobiłem, kurczę. Szkoda. Teraz tylko obawa, że zabraknie mi serduszek na koniec. Ale zobaczymy. Dobra, udało się. Ale straszna szkoda, że oberwałem. To mi się bardzo nie podoba. A proszę, i w ten sposób doskoczyliśmy. Ile mamy różnych rzeczy? Dobra. Tutaj chyba się nic nie kryje, co? No raczej nie. To w takim razie ruszajmy dalej. Ale ten patent z tym pieskiem całkiem ciekawy, naprawdę. Zabieramy znowu arbus, trzeba z tego korzystać, skoro to mamy odblokowane. I lecimy dalej. Czyli te platformy opadają, jak my długo na nich stoimy. Zresztą, jeśli ktoś grał w któreś Mario najnowsze, to też kojarzy takie platformy, że one właśnie spadają po pewnym czasie. Dobra, tutaj trzeba było odpowiednio długo się wstrzymać ze skokiem. I teraz tak, tam widzę, kurczę, przejście. O, właśnie. Będziemy mogli to rozbić, znaczy się aktywować sobie platformę. I teraz tam wskoczyć, a następnie w lewo. Dobra, i mamy dodatkowy kwiatek. Super sprawa. Lecimy dalej. Dobra, tego by się przydało załatwić. Okej. O, i tutaj widzę już rurę. Czekajcie, zrobimy taki patent. O, właśnie. Po prostu czekać, aż ta platforma spadnie i wtedy normalnie... Oj. Czekajcie. Najzwyczajniej w świecie wejść do tej rury i to się udało. Dobra, teraz tutaj trzeba uważać. Wolę na nich nie wskakiwać, bo nie wiem, czy nawet nie oberwę wtedy. Czekajcie, ten się zaraz odwróci. Dobra. Teraz ich załatwimy na spokojnie. Okej. No i mamy włóczkę. To już czwarta. Na razie idzie chyba dobrze, kurczę. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że niczego ciekawego nie ominąłem raczej. Kurczę, szkoda, że tutaj zgubiłem ten... Wow, ten arbus. Tutaj czegoś nie ma przypadkiem? Chyba nie. Dobra, to lecimy dalej. Oho. Mamy Lakitu, czyli tego gościa na chmurce, którego znamy też z serii Mario. On właśnie zrzuca nam coś na dół, tak jak to właśnie było w serii Mario. Czekajcie. A, w ten sposób mogę go związać tutaj, ciekawe. Czekajcie, bo tego chcę załatwić. Chyba nie mogę w ten sposób. Jezu, prawie bym oberwał od tego Lakitu, a tego nie chcę. Tego Lakitu przydałoby się... Ojej, no naprawdę. Kurde, przydałoby się też go złapać. Jejku, no i będę musiał powtarzać poziom dla samych serduszek. Tutaj wprawdzie są, ale jeszcze oberwałem. Niesamowite. Teraz na koniec tak oberwać, no. Ale to wszystko po to, że chcę dorwać tego Lakitu, bo zawsze w serii Mario lubiłem to robić, a też ciekawe, czy przypadkiem nie dostanę za to jakiegoś sekretu. Kto wie. Dobra, tutaj jest kolejna włóczka. Czekajcie. Czuję, że trzeba go właśnie załatwić, bo bez powodu tutaj tej platformy by nie było. Czekajcie. Ostrożnie. Jezu, no nie wyrobię się. Spokojnie. A, nie mam już, kurczę, możliwości jacie. Chyba, że tak go załatwię, dobra. Mamy chmurkę. Mogę na nią wskoczyć? No oczywiście, że tak. I proszę, mogę teraz normalnie latać. A to ciekawe. I tutaj, kurde, normalnie będziemy mieli resztę sekretów. Proszę, 20 stempli. O nie. Nie zebrałem wszystkiego, naprawdę. Dobra, to w takim razie teraz zginę specjalnie i rozpoczynamy od ostatniego checkpointu. Dobra, witam was z powrotem. Jeszcze raz lecimy tą chmurką do góry i teraz szybciej trzeba
to wszystko pozbierać, bo jak się okazuje, nie mamy tutaj zbyt wiele czasu na to. No i dobra, najważniejsze, że już wszystko zebrane. I wracamy w takim razie. No ale mimo wszystko będę musiał ten poziom powtarzać z tego względu, że... Czekajcie. Okej. Będę musiał ten poziom powtarzać z tego względu, że nie mam 20 serduszek i to mnie najbardziej martwi. Proszę. Tutaj wszystko inne zebrane. No ale niestety obrywałem pod koniec poziomu. I już poza nagraniem będę musiał to zrobić. Proszę bardzo. I teraz jak widzicie przeskoczyłem idealnie w momencie, jak zaznaczony został kwiatek i dzięki temu odblokuje mi się bonusowa gra. Dokładnie. Czyli te zasady działają właśnie dokładnie tak, jak wam ostatnio mówiłem. Dokładnie tak, jak mi zresztą pisaliście w komentarzach, za co dziękuję. No i tutaj widzicie, wszystko zebrane, tylko brakuje mi 10 serduszek, więc jak już rozegramy sobie tą bonusową grę, to ja wtedy powrócę do tego etapu i przejdę to raz jeszcze już tak na szybko, nie tracąc po prostu życia. A tymczasem ta minigierka, której za bardzo nie lubię niestety. Czekajcie, tutaj odbijajmy od tego, to zawsze większe są szanse, że coś więcej zdobędziemy. No, ale i tak, kurczę, to nie jest coś, co ja preferuję. Wolę zdecydowanie tą drugą minigierkę, gdzie możemy tak skakać i zbierać te owoce. No i 1400 świecidełek udało się zebrać. Zaraz zobaczymy jeszcze, jaki Yoshi nam się odblokuje za to, że zebraliśmy wszystkie motki wełny. Wtedy sobie będziemy jego właśnie używać tutaj. No proszę, zebraliśmy 280 odznak, więc mamy kolejne tutaj naklejki. I także nowa odznaka. Wygląda na to, że odznaka, która dodaje mi tamtego pieska do poziomów. Fajna sprawa. No i mamy kolejnego Yoshiego, Pucci Yoshi. Dobra, zabieramy go w takim razie za chwilę. Tutaj już kolejny etap sobie odblokowaliśmy, którym się zajmiemy za chwilę. I proszę, żeby to była lawa? Jeśli tak, to weźmiemy sobie odznakę niedługo. Ale na razie będę sobie powtarzał jeszcze ten piąty poziom, żeby zdobyć 20 serduszek. No i jak zwykle, kiedy nie musimy się martwić o to, żeby zbierać różne sekrety, to bez problemu udało mi się tutaj przejść bez straty życia ten poziom, więc już w całości mamy go ukończonego na 100%. Proszę bardzo, kolejna gwiazdka zdobyta i w takim razie kontynuujemy. Czyli co, skoro mamy teraz jakiś poziom z lawą najwyraźniej, no to weźmiemy sobie w takim razie tą odznakę, która daje nam całkowitą odporność na lawę. To może być naprawdę świetna sprawa w przypadku takich poziomów. Oczywiście trzeba wiedzieć, na który etap to wykorzystać, no ale tutaj jasno widać, że mamy jakąś lawę i nawet nazwa tego poziomu na to tym bardziej wskazuje, więc bierzemy. Tutaj faktycznie mamy najwyraźniej odznakę, która daje nam tego pieska, który się najwyraźniej nazywa Pucci i dlatego teraz nasz Yoshi się nazywa Pucci, bo ma jego barwy. Ale my bierzemy tutaj odporność na ogień i lawę. I zaraz sobie na początku to przetestuję, jeśli tylko będzie jakiś ogień, czy faktycznie nic mi się nie stanie, jeśli właśnie do takiej lawy wejdę. Zaraz zobaczymy. Muszę wiedzieć jeszcze, jak to działa, żeby móc to wykorzystywać. No proszę, możemy się jeszcze w dodatku odbijać. Ciekawe. Dobra, przyda się to bardzo w takim razie. W ogóle jaka muzyczka tutaj, zupełnie odmienna od tego, co było w dotychczasowych etapach. Taka bardziej ostra. Oj, coś mi się wydaje, że tutaj na dole coś jest. Bo musimy uważać, żeby się nie odbić. Czekajcie. Oczywiście, że tutaj coś musiało być. I proszę bardzo, mamy kwiatka i jeszcze pewnie będzie jakiś stempel, dokładnie. Lecimy w takim razie dalej. No dobra, no to w takim razie z tą odznaką będzie całkiem sprawnie to szło, mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj pozbierajmy kłębki wełny i ruszajmy dalej. Tutaj na górę postaram się wejść. Czekajcie, to tędy. Wow, a ten co? Okej, możemy sobie z nim poradzić? Możemy. To super. Tylko, że on chyba jeszcze się odrodzi, wiecie? No właśnie, niestety. Orzesz, kurde, to mi przeszkadza teraz. I zabraknie mi już, kurde. Czekajcie. No tak, tych nie mogę w ten sposób załatwić, no naprawdę. Teraz mogę. Dobra.
Czyli trzy razy bodajże trzeba uderzyć. Tutaj koniecznie trzeba było zabrać, kurczę, tą włóczkę, nie ma co. Górą już mogę przejść, z większych problemów. I teraz to zabrać jeszcze. Tutaj potrzebuję właśnie jakiegoś kłębka, niestety, a póki co nie mogę nic takiego zdobyć. Może tu będzie jakiś przeciwnik? No nie za bardzo, kurczę. Tu jest przejście na pewno. Dokładnie. Dobra. Ja w takim razie muszę się wrócić, kurczę, i muszę... O kurde, jeszcze kolejna chmurka. Muszę się wrócić i muszę spróbować zebrać jakieś kłębki wełny. Tam w sumie była jeszcze taka możliwość, słuchajcie. Mianowicie tutaj był ten pojemnik, o właśnie. I stąd zabierzemy wystarczającą ilość. Teraz ominiemy tego wielkiego przeciwnika. Ja przecież nie muszę z nim koniecznie walczyć. Mogę go ominąć tutaj. A, tylko że będzie teraz ciężko go przeskoczyć. A jakbym tak tutaj wskoczył? Da radę, da radę. To dobrze. To teraz tutaj zniszczmy to. Mamy serduszka, super. No, to teraz mam nadzieję, że jak mam tą odporność na lawę, to nic mi się przynajmniej nie stanie. Nie stracę serduszek, chociaż oczywiście mogę stracić od tego, że przeciwnicy mnie uderzą. No, ale zawsze przynajmniej na lawę jestem odporny całkowicie. Oczywiście sporo to zabiera świecidełek, bodajże tam musiałem 7,5 tysiąca wydać. No ale coś za coś. I w tym momencie jak mamy? Tutaj 6 stempli. Dobra. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Okej, mamy już 20 serduszek, oby tak dalej. Teraz tutaj uwaga. Ojojoj, bo to, kurczę, mnie spycha do lawy, chociaż i tak to się nic nie stanie. Dobra. Tutaj przypadkiem czegoś nie ma, no właśnie. Mamy kolejną motkę. Proszę bardzo. Okej, tutaj rozumiem, że niczego na dole nie ma, mam nadzieję przynajmniej. Chociaż kurczę, no lepiej sprawdzać w powietrzu, czy jakaś się ukryta chmurka tutaj nie kryje, ale chyba nie tym razem. Dobra, udało się pozbierać wszystko. O proszę, jest chmurka. Dobra, trzeba ją teraz jakoś rozsądnie zebrać. Okej. No, uwaga tutaj. Dobra, musiałem też uważać, żeby nie pospadało to do lawy. Dobra, kolejna odznaka, znaczy się kolejny stempel. Dobra, już tutaj widzę, że coś jest. O właśnie. Już jestem w stanie naprawdę dość łatwo wychwycić te ściany, które są do wciągnięcia. One tak troszeczkę się odznaczają od pozostałych. Nie wiem, czy to zauważyliście. Dobra. O proszę, i tutaj też bym prawie ominął. Okej, co tym razem? Mamy kolejny motek i jeszcze dodatkowe dwa stemple. Super sprawa. Dobra, teraz poproszę stąd coś. Okej, kolejne serduszka. No i tutaj mamy... Ajajaj, pospiesz się. Dobra. Zdążyłem i dzięki temu, patrzcie, zebrałem dodatkowego kwiatka. Musiałem się pospieszyć, bo ten wykrzyknik sprawia, że tylko przez jakiś czas się coś pojawia. W tym przypadku były to klejnoty, jak wszystkie... O kurde. No nie. Jak wszystkie klejnoty zebrałem, no to wtedy sami widzieliście, że dostałem kwiatka. Ale kurde, oberwałem teraz i się strasznie martwię, że niestety mi zabraknie serduszek znowu. Zaraz zobaczymy, jak to będzie ostatecznie, ale... Czekajcie, jeszcze raz. Nie, nie tak. No naprawdę, nie trafię teraz. Ojejku, no naprawdę. Żarty sobie chyba stroicie. Czy ja mogę tutaj się jakoś wrócić po jakieś kłębki? Ja nie pamiętam, gdzie były one. Ale muszę się wrócić, nie ma rady. No i dobrze, jestem już z wami z powrotem, więc spróbujmy teraz. Żebym znowu tylko nie stracił wszystkich, kurczę. No teraz za wysoko. Jejku, no. A patrzcie, przy okazji tutaj odkryłem. To ciekawe. Jest, mamy. Mamy to. Bardzo dobrze. I teraz czekajcie, może zróbmy to w ten sposób po prostu. Tak będzie lepiej. No, udało się. I mamy przejście. Okej, tutaj pozbieramy sobie, jak rozumiem, odznaki. No
trzeba przyznać, że ta odznaka dająca właśnie odporność na tą lawę akurat w tym etapie daje mi duże fory. Bo w ogóle się nie muszę martwić o tą lawę, normalnie sobie wchodzę w nią i nic się nie dzieje. No ale oczywiście to ma wszystko swój koszt, nie możemy tego w nieskończoność wykupywać. Bo jednak, jeśli dobrze pamiętam, 7,5 tysiąca, jeśli to tyle kosztowało, to jest to naprawdę dużo tych świecidełek. Teraz już patrzcie, mam 46 tysięcy, czyli właściwie na kilka razy tylko starcza, więc właściwie teraz to raz wykupiłem. Ale w przyszłości też tak będzie ciężko to ciągle kupować. No i tutaj mamy tego przeciwnika, ale ja nie mam czym atakować. To jest najgorsze. No właśnie, on mnie teraz będzie gonić, kurczę. Co ja mam teraz zrobić? Ajajaj, przecież tutaj mi się coś pojawi na chwilę. Czekajcie. Szybciej. Jest, zdążyłem, idealnie. Trzeba to było zrobić strasznie szybko. Tylko, że jeszcze, kurde, jeden motek wełny mi tutaj brakuje. Spokojnie. Ojojoj. Nie, 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 nie. Muszę teraz poczekać na te pociski całe. Dobra. Teraz może przylecą? No nie widzę żadnych, kurde. Chyba sobie żarty robicie. Przejdę jeszcze dalej może, wtedy się być może pojawią ponownie. Kto wie. Mam przynajmniej taką nadzieję szczerą. Bo muszę to kurde zebrać, tam mi tylko już tego brakuje. Dobra. No nie, musiałem oberwać. Kurde. To wiecie co? Spróbuję chyba znowu zginąć i zobaczymy, czy się uda jeszcze to zrobić, bo... Nie, no będę musiał powtórzyć, bo tutaj chyba nie było aż tylu... Aż tylu tych serduszek. Ależ wkurzające, naprawdę. Nie no, muszę się znowu wycofać. Ja cię kręcę, no. Tutaj chyba się już będą pojawiać. Dobra, ale pospiesz się, no kurde. No i nie pojawia się ten na górze. Nie wiem, od czego to za bardzo zależy. Muszę się odpowiednio chyba pospieszyć. Dobra, może jak dotąd się wróciłem, to teraz będzie ok. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie, no nie ma go, kurde. Ale czekajcie, mam jeszcze jeden plan. Mogę się przecież odbijać od tej lawy. Dobre i to. O, właśnie. W ten sposób może doskoczę. Jak najbardziej. No tylko, że właśnie, wszystko zebrane, tylko znowu nie ma serduszek, niestety. Sami widzicie. 15, kurde. Czemu ja tam musiałem zostać przez ten pocisk trafiony? To mi wszystko... Wszystkie plany pokrzyżowało. No i znowu sobie odblokowałem bonusową grę, bo znowu przeskoczyłem w momencie, jak był ten kwiatek zaznaczony, więc super. No a tutaj znowu będę musiał sobie to za chwilę powtórzyć poza nagraniem, żeby przejść jak najszybciej, bez straty życia. Najpierw jednak bonusowa gra, przydałoby się trochę odzyskać. O, mamy nową minigierkę, czyli jednak nie tylko dwie są, ale jest ich znacznie więcej. Znaczy nie wiem, czy znacznie więcej, ale to już jest trzecia, jak na razie, jaką zdobyłem. Jezu, jeszcze więcej, kurczę. I to jest też minigierka, która mi bardzo odpowiada. Znaczy teraz oczywiście nie uda mi się zebrać wszystkiego. Kolejnej przynajmniej tury. Ale jakby tak to dopracować, to fajnie by można tutaj było kręcić wyniki. Coś mi się wydaje. No i co, za chwilę podsumowanie i trzeba będzie zobaczyć, jaki Yoshi się odblokował. A następnie powtórzyć tą planszę. Oho, mamy kolejną odznakę do wykorzystania zupełnie za darmo. No to będę musiał za chwilę to wykorzystać, bo to jest tylko na najbliższy poziom do wykorzystania. Więc po prostu jak będę przechodził poziom po raz kolejny, to wezmę sobie znowu odporność na właśnie lawę. I tutaj mamy Flame Yoshi, czyli płonącego Yoshiego. I tutaj faktycznie da się na jego brzuchu zauważyć takie płomienie jakby. No i teraz właśnie nim będziemy grać... w kolejnym odcinku od razu na starcie, no i od razu ja sobie teraz też przejdę. Tak więc ja się zabieram za powtarzanie etapu, a do was wrócę, jak już będę go kończył z 20 serduszkami na koncie. No i dobra, dotarłem bez problemu do końca etapu. I proszę bardzo, w ogóle zwróćcie uwagę, że jak powtarzamy poziom, to już nie mamy tych kwiatków tutaj na tej obręczy. A przynajmniej nie w tych etapach, w których już ten kwiatek, w których już tę bonusową grę sobie przeszliśmy.
Być może tam, gdzie nie zebraliśmy tego kwiatka z tej obręczy, to może się to da powtórzyć, nie wiem. Znaczy się, można znowu być może spróbować odkryć tą bonusową grę, ale nie można, jak się okazuje, tutaj farmić w ten sposób tych klejnotów, czyli nie możecie ciągle powtarzać etapu tylko po to, żeby odblokować sobie bonusową rozgrywkę. No myślę, że jest to rozsądne rozwiązanie. I proszę bardzo, potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, czyli piąty i szósty świat, znaczy piąty i szósty poziom drugiego świata zostały zaliczone na 100%, więc w kolejnym odcinku zabierzemy się za niemalże ostatnie poziomy. Został nam siódmy, ósmy, a także poziom specjalny, który nam się odblokuje za zdobycie bodajże wszystkich kwiatków. Ale to dopiero w najbliższych odcinkach. Na razie dziękuję Wam za oglądanie i usłyszymy się w kolejnym materiale z Yoshiego. Cześć!